Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, kiedy gościmy Manfreda Bulli, byliśmy tutaj zrobić fotoreportaż o gołębiach, które przywiózł nam wcześniej kolega André Paulsen, a mamy teraz możliwość przy okazji pogratulować tutaj Manfredowi bezpośrednio. Michała nie ma, bo w spółce Bulla Latacz jest i Michał Latacz, i Manfred Bulla, sukcesu, który osiągnęli na olimpiadzie, a mianowicie i gołąb z pierwszą pozycją z Polski, jako najlepszy gołąb z Polski, reprezentował Polskę na olimpiadzie w kategorii A. Gołąb ten, jak się okazało, w tej kategorii zajął ogólnie czwarte miejsce. Tego gołębia mieliśmy możliwość zobaczyć, zrobić mu zdjęcie tam w Orzeszu, w siedzibie związku, w tam PZHGP naszego. Natomiast teraz mamy tydzień po olimpiadzie i możemy tutaj bezpośrednio Manfredowi pogratulować. Już gołębia masz w domu? Masz? Tak jest, oczywiście. Nie sprzedałeś? Nieliczny z polskiej reprezentacji. A to nikt nie chciał kupić? Nie poprosił o azyl. Aha. Dobrze, tutaj, a my tutaj jeszcze mamy taką możliwość, że przez to, że poczta nam odmówiła troszeczkę włożenia gołębi, to tak, żeby sobie ułatwić, zrobiliśmy tak, że gołębie młode po prostu, ostatnie gołębie rocznika 2016, które tutaj Manfred z Michałem mieli w hodowli, wzięliśmy do nas na sprzedaż na giełdę i mamy je u siebie, ale o tych gołębiach będzie opowiadał, z czego się wywodzą, jakie mają pochodzenie Manfred. A też jeszcze powiemy, właśnie po to zrobiliśmy tak, żeby zapewnić bardzo łatwy transport tych gołębi, także każdy, kto będzie brał udział w licytacji takiego gołębia na będzie, będzie miał zagwarantowane, że będzie możliwość dostarczenia go tutaj naszymi tutaj podwozami takimi kurierskimi, powiedzmy. A teraz możemy się tylko Manfreda zapytać jeszcze o tego gołębia, który reprezentował Polskę na olimpiadzie w tej kategorii, a z czego on pochodzi, no i czy tutaj coś jest w tych gołębiach z nim powiązane. Proszę bardzo. Ta samiczka wywodzi się, matka jest oryginalna od Rolanda Fitznera. Natomiast ojciec już u nas uchowany po oryginalnym gołębiu od Ricka Flomansa, w Polsce Wollemans. Nie, a Rick Flomans to jest ten, co jest Finneke 5000? Nie, Hurricane 51, Hurricane 51. No to jest Upitman. Tak, i ten stary Flomans był złączony też z samicą od Rolanda Fitznera. Także z tego pochodzi ta... Czyli tego gołębia Rolanda Fitznera, tego hodowcę, którego kiedyś, przypomnijmy, odwiedzaliśmy, tam to było w Mir am See, on był burmistrzem. Ostatnio te gołębie w zeszłym roku, czy 2 lata temu, one były sprzedawane też na aukcjach, gdyż Roland Fitzner miał problemy ze zdrowiem, myślał, że hodowlę porzuci, tak? I ich nie było, ale się okazało, że jednak chyba mu się zdrowie poprawiło i ma chyba jeszcze dalej. Znaczy jest po ciężkiej operacji, miał guza na mózgu i tak dalej, ale wyszedł z tego. Ale gołębie jeszcze jakieś ma, czy nie? Ma. Dużo mniej, ale lotuje. Dobrze, to teraz powiedzmy jeszcze o tych gołębiach tutaj, bo tam ten powiedziałaś po Fitznerach, ale z jakich linii tam po Fitznera, bo on tam miał różne gołębie, miał Leo Hermansa. Z Leo Hermansa. Leo Hermansa, tak? Tak. Dobrze. A tutaj te gołębie, które mamy tutaj na sprzedaż, tych jest 30 kilka sztuk, młodych gołębi, znaczy młode, to są te 2016 gołębie. One były przygotowane na wystawę ogólnopolską, ale wystawa się niestety nie odbyła, także to jest możliwość nabycia dzięki temu tych gołębi tutaj na aukcji. Generalnie to są właściwie gołębie praktycznie spierzone, tam jest kilka wyjątków gołębi niespierzonych. Z bardzo dobrymi papierami, typu tu mamy na przykład dwa oryginalne od Teo Jape, rodzice. Teo Jape, powiedzmy, to jest też mistrz Niemiec, mistrz Niemiec, bodajże dwóch lat, albo trzech lat. 2012 chyba, czy no. Michał, co tu opisał, mistrz Niemiec z 2013. Tak. Kolejny od Horsta Felske po córce Langhalsa. Langhals 4 razy pierwszy konkurs. Na przykład Horsta Felske też gołębia, tak jak przypomnę, tak. Z tego, co pamiętam, są często w dowodach u kolegi Krystiana Kalera. A tam Besta widziałem, też są z linii tak, tej samej. Powiedzmy, przypomnijmy, Besta chyba gołąb z 2000 najlepszym. Z 2003. 2007 i 2008 miał czwarty i piąty as Polski w kategorii B. Czyli widzimy też bardzo dobre czołowe lotniki. A jeszcze powiedzmy, bo taka ciekawostka, ten gołąb, który był na olimpiadzie, to jest gołąb, który kiedyś, kiedy byliśmy na locie, on był, tak ładnie siadł, tak? Pamiętasz, czy było w lecie? Druga u nas była, nie, ona tam chyba zrobiła, już nie pamiętam, ósmy konkurs wtedy, jeden z gorszych wtedy, bo ona miała w ubiegłym roku cztery niedziele z rzędu, czwarta, pierwsza i szósta.
na oddział tam na ponad. Tutaj mamy wizę też jeszcze w Lodowodzie. Jak już jesteśmy przy tym, patrzmy też po dwóch oryginałach Rolanda Fitznera. To jest gołąb 26-32. Tam płeć to będzie taka powiedzmy domyślna. Nie, tu jest nie opisane, nie zaznaczone. Ale my sobie będziemy, może tam się nam uda przy niektórych oznaczyć, jak będzie jednoznaczna. W ogóle tu też mamy... Oprócz tego jeszcze, że sezon zakończyliście sezon z takim wygłębiem, który poszedł na olimpiadę, to jeszcze powiedz, jeszcze przypomnijmy sukcesy, jakie mieliście w tym roku w okręgu, w oddziale. Dobrze nam leciały, bo zrobiliśmy A kategorię na 90, B na 80, C 176, ale niestety zostały wyniki nam odrzucone z takich formalnych powodów, że tak powiem, z mojej strony wszystko grało. Ja zawsze robię w ten sposób, że dostarczam gołębie. Komisja się gołębiami zajmuje. Ja dopilnowuję podpisów i tak dalej. Natomiast nikogo nie obarczam tamtymi jakimiś problemami, w sensie, że do kogoś mam pretensje. No po prostu na punkcie wkładań protokół sekcyjny został źle wypełniony. Co później rzutowało na odrzucenie. I wyniki zostały, to znaczy tam to chodziło bodajże o 3 loty, a został wywalony cały sezon. No ale nieważne. Także na pewno nie było tam żadnych nieprawidłowości typu, że coś tam było oszukiwane. No, nie o to chodzi. Tu kolejny młodek na przykład po synie Besta. Syn Besta, to oryginał Air Camp, widzę. Z oryginalną samicą od Air Campa, wnuczką do Blauwe Prince'a, który został sprzedany za 156 tysięcy euro na przykład. Tu też dwa oryginalne Fitznery widzę. Tak, dwa Fitznery. No jest i gołębi. Tak dalej. Dużo. Generalnie wszystkie gołębie z rozpłotu i takie naprawdę po sprawdzonych gołębiach to, co u nas po prostu leci. Te gołębie były przeselekcjonowane, to miało iść do Kielc, także nie było tam żadnego, nie ma tam żadnego gołębia z jakimiś wadami jakiegoś. Czyli w budowie możemy liczyć, że są już tak przez fachowców powiedzmy ocenione i sprawdzone. Także dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia i jeszcze raz gratulujemy tego wyróżnienia, bo za to dyplom dostałeś jakiś? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Myślę, ale będzie wręczanie. Coś dojdzie tam zawsze na olimpiadach. No bo w finansowych nagrodach się nie pytam. Były jakieś puchar, coś tego, nie? Nie. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia i zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.